100 dni przed maturą, Anno Domini 2013, bal studniówkowy, urządza drugie liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika we Wrocławiu. Serdecznie witamy. Dyrekcję naszej szkoły. Panią dyrektor Małgorzatę Czykowską. Panią dyrektor Beatę Wróblewską. Szczególnie gorąco witamy wychowawców klas trzecich. Grono pedagogiczne. Rodziców. Zaproszonych gości. Oraz was, drogie koleżanki i koledzy tegorocznych maturzystów. Dziś jednak nie będziemy myśleć o maturze, ale bawić się do białego rana. Nadszedł czas, by rozpocząć naszą uroczystość. Prosimy o przygotowanie się do polonezy. Zapraszamy dyrekcję, wychowawców klas trzecich, grono pedagogiczne i rodziców, by zechcieli nam towarzyszyć podczas tego tańca. Koleżanki i koledzy, poloneza czasu drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika rozpoczęła pani dyrektor Małgorzata Ćwikowska. A jako pierwsza tańczy klasa trzecia A wraz z wychowawcą panią Aleksandrą Galczak-Pawłowską. Przywitajmy ich brawami. Brawa dla klasy trzeciej A.
pierwszej A.
Wiosny, klasę trzecią C oraz wychowawcę panią Elżbietę Rutkowską.
się klasa 3D. Wielkie brawa. Thank you.
ucznia klasa trzecia E. Thank you.
klasie trzeciej F. Tańczy drugie liceum imienia Mikołaja Kopernika. Duże brawa, duże brawa! Thank you.
dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne i wszystkich zebranych uczniów. Niedługo mija 3 lata od momentu przekroczenia przez Was progów szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu. W imieniu rodziców i młodzieży pragnę serdecznie podziękować dyrekcji i nauczycielom za ich wkład pracy włożony w kształtowanie postaw naszych pociech. Niezmiennie, od kiedy pamiętamy, wszystko, co się zaczyna, ma również swoje zakończenie. W tym roku dla zebranych tutaj licealistów za około 100 dni zakończy się maturą następny etap ich nauki. A świadectwo maturalne stanie się dla nich przepustką do samodzielnego, dorosłego życia. Dzisiejszego wieczoru czeka Was ten wyjątkowy, wpisany w kalendarz każdego licealisty bal studniówkowy. Przepraszam. Życzymy Wam, aby bal ten pozostał w Waszej pamięci na długie lata jako jedno z wielu przyjemnych i pięknych przeżyć szkoły średniej. Kończąc, zapraszam do... Proszę o zabranie głosu dyrektora naszej szkoły, panią Małgorzatę. Szanowni Państwo, kochana młodzieży. Wyglądacie przepięknie. Polonez rewelacja. Miękkie, płynne ugięcie nóg w kolanach, proste trzymanie tułowia, proste, posuwiste kroki z wyprostem, gesty rąk zamaszyste, ale jednocześnie opanowane. Tunel, mostek, młynek prawo, młynek lewo. Jestem zdecydowanie na tak. Ogromne brawa dla choreografów pani profesor Małgorzaty Pietras i pana profesora Krzysztofa Filipiaka. Kochani, dzisiaj studniówka. Kolejny krok w wasze dorosłe już życie. Studniówka to obrzęd, magia, to rytuał mający zapewnić szczęście i powodzenie na maturze. Już członkowie plemion pierwotnych poddawani byli różnego typu inicjacjom i obrzędom magicznym, które miały chronić przed złem. Zwyczaje przetrwały, choć w innej formie. Bawmy się więc, ale pamiętajmy, że zabawa jest środkiem znieczulającym, ale nie leczniczym. Bawcie się tak, aby kiedyś na pytanie, jaki był najpiękniejszy dzień w waszym życiu, abyście mogli odpowiedzieć, to nie był dzień, to była noc. Wszystkiego dobrego. Elżbieta Łutkowska. Kochani maturzyści, wszystkim się nam wydaje, że tak niedawno przekroczyliście mury naszej szkoły, a dziś już jesteście na finiszu jednej z najważniejszych dróg w waszym życiu. Bo to już tylko 100 dni pozostało wam do egzaminu maturalnego, który otworzy drogę do wymarzonych uczelni. A ten egzamin będziecie zdawać w 2013 roku. Ale wbrew przesądom, my wychowawcy jesteśmy pewni, że 13 będzie dla was szczęśliwa. Bo jak śpiewała w czasach mojej młodości Kasia Sobczyk, 13 nawet w grudniu jest wiosna. 13 każda droga jest prosta. 13 świat w różowym kolorze. 13 wszystko zdarzyć się może. Droga młodzieży, w imieniu wszystkich wychowawców życzę, byście bez lęku, ale z rozwagą i pokorą przebyli te ostatnie 100 dni do matury. Ale o egzaminach to będziecie myśleć od jutra. Dzisiaj, moi drodzy, ta sala należy do was. Bawcie się więc i niech ten wyjątkowy bal na zawsze pozostanie w waszej pamięci. Dziękuję.
to dla pani profesor Garczak, oczywiście od klasy 3A. Proszamy! Yeah.
Piosenka dedykowana z klasy trzeciej G dla pani profesor Ostojskiej.
Thank you.